W ośrodku szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku komendanta szkoły. W uroczystości uczestniczyli m.in. komendant główny Straży Granicznej generał brygady Dominik Tracz, wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, komendanci oddziałów i placówek Straży Granicznej oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym starosta lubański Walery Czarnecki i wicestarosta Konrad Rowiński. Rozkazem personalnym komendanta głównego Straży Granicznej z dniem 15 lutego 2014 roku powołano na stanowisko komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu pułkownika Marka Woszczatyńskiego, który zastąpił dotychczasowego szefa tej placówki pułkownika Artura Wąsowskiego. Na podstawie artykułu 3 ust. 4, artykułu 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej niżej wymienionego funkcjonariusza w służbie stałej z dniem 14 lutego 2014 roku odwołuję z zajmowanego stanowiska służbowego pułkownik Straży Granicznej Woszczatyński Marek, zastępca komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i od dnia 15 lutego 2014 roku powołuję na stanowisko służbowe komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. Rozkaz podpisał pododdziałek Marsz generał brygady Straży Granicznej Dominik Tracz. Pododdziałek Sposił. Żegnający się ze szkołą pułkownik Artur Wąsowski wręczył odznaki pamiątkowe za wspieranie działań statutowych ośrodka pułkownikowi Waldemarowi Skarbkowi, komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz pułkownikowi profesorowi doktorowi habilitowanemu Mariuszowi Wiatrowi, rektorowi komendantowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Z odchodzącym komendantem ciepło pożegnali się słuchacze szkolenia podstawowego, wręczając mu pamiątkową tablicę z dedykacją. Ciepłe słowa podziękowania skierowali również funkcjonariusze i pracownicy oraz młodzież klas o profilu graniczno-obronnym. Pułkownika Wąsowskiego wysoko ocenia starosta lubański Walery Czarnecki. Pamiętam, jak przyszedł tutaj po pułkowniku Budnym, który likwidował niejako nasz oddział Straży Granicznej, ale w miejsce powstał ośrodek i twórcą tego ośrodka a takim kreatorem Spiritus Movens właśnie był pan pułkownik Artur Wąsowski. A przez te 4 lata na pewno bardzo dużo wspólnie z funkcjonariuszami, funkcjonariuszkami i pracownikami służby cywilnej uczynili, aby ten ośrodek po prostu miał prawo bytu. Słyszeliśmy to dzisiaj w wystąpieniu komendanta głównego Straży Granicznej, w którego ocenie jest to wiodący ośrodek w Polsce, a w niektórych dziedzinach wręcz niezastąpiony. Istnieje w tym momencie szansa na to, żeby ten ośrodek również pełnił funkcję taką akademicką, jeżeli chodzi o Frontex. Jedyna siedziba Frontex w Europie to jest Lyon. Gdyby jeszcze Lubań udało się w tym momencie wyposażyć w coś takiego, no to byłby to bardzo, bardzo duży sukces. Współpraca przez te 4 lata przebiegała bardzo, bardzo dobrze. Jak komendant Wąsowski stwierdził w swoim wystąpieniu pożegnalnym, że to nie tylko sam ośrodek, ale też i otoczenie ośrodka wpływało na to i współpraca z tym otoczeniem wpływała na to, że można mówić o sukcesie po tych 4 latach. Jesteśmy bardzo, bardzo, że tak powiem, zadowoleni i wdzięczni panu komendantowi Wąsowskiemu. Odchodzi do nowych zadań, no ale pewnie zawsze będzie tutaj przez nas mile widziany i goszczony, bo wrósł korzeniami w tą naszą ziemię. Na pytanie, jak ocenia służbę Artura Wąsowskiego w Lubaniu, komendant główny Straży Granicznej odpowiedział. Ja myślę, że odpowiedzią niech będzie to, kto do komendanta Wąsowskiego na to pożegnanie
przyjął zaproszenie, przybył. Mamy najważniejszych ludzi w województwie, najważniejszych dla Lubania, dla powiatu i najważniejszych ludzi w Straży Granicznej. Niech odpowiedzią będzie właśnie to, że najistotniejsi ludzie podejmujący decyzje przyjechali podziękować jednemu z ważnych oficerów, który stworzył ośrodek szkoleń specjalistycznych od podstaw za lata służby z życzeniami tego, żeby w tym nowym pomyśle na życie wiodło mu się jak najlepiej. Myślę, że Lubań naprawdę może być dumny z tego, że taki oficer ma takie osiągnięcia i ośrodek tak funkcjonuje, jak dzisiaj mogliśmy to zobaczyć. Pułkownik Artur Wąsowski był twórcą i pierwszym komendantem Lubańskiej Szkoły Straży Granicznej. 4 lata służby, rzeczywiście bez tygodnia. Bardzo duże wyzwanie, bardzo duża praca, ponieważ przekształcaliśmy kompleks koszarowy i namawialiśmy kadrę, żeby szkolić nie tylko z zakresu psów, które były szkolone tu od zawsze, od II wojny światowej, ale także w wielu innych niezbędnych dla formacji zakresach. I w tej chwili ta szkoła to robi. Dla mnie prywatnie ciężki okres, bardzo dużo pracy, bardzo dużo podróży, bardzo dużo uzgodnień, otwierania, współpracy z różnymi instytucjami, ale i ja jestem zadowolony i jestem przekonany, że następca będzie realizował to na podobnym poziomie. Pułkownik Wąsowski pozostaje w dyspozycji komendanta głównego SG w związku z wyznaczeniem dla niego innego stanowiska służbowego w tej formacji. Pan pułkownik Wąsowski kończy karierę na stanowisku komendanta ośrodka szkoleń specjalistycznych i tak jak padło w rozkazie, będzie miał zaproponowane inne zadania w Straży Granicznej. Na dzisiaj tyle mogę powiedzieć. Pragmatyka służbowa jest taka, że mówi się o miejscu ewentualnej kolejnej służby wtedy, jak jest rozkaz personalny. Rozkazu personalnego nie ma. W tej chwili, w najbliższej przyszłości poświęcę się rodzinie. Będę miał troszeczkę czasu, żeby zająć się swoimi prywatnymi sprawami, ale pewnie niedługo. Nowy komendant szkoły, pułkownik Marek Woszczatyński, zaznacza, że będzie kontynuował program rozwoju ośrodka. Przede wszystkim ogromne wyzwania nie tylko przed szkołą, ale przed całą formacją to jest wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, która całkowicie zmienia podejście Straży Granicznej do problematyki cudzoziemców. Od połowy zeszłego roku prowadzimy już szkolenia z tego zakresu i to w tym roku jest priorytetowe zadanie ośrodka przeszkolić ponad 1200 osób z zakresu nowej ustawy o cudzoziemcach. W Lubaniu będziemy kontynuować szkolenia kynologiczne oczywiście, to jest nasz najmocniejszy punkt. Jesteśmy jako Akademia Partnerska Frontex jednymi z najlepiej szkolących w Europie i rozszerzamy ofertę szkoleniową o kursy doskonalące i szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania kryzysowego i działań specjalnych Straży Granicznej, czyli wydziały zabezpieczenia działań, krótko mówiąc komandosi Straży Granicznej. Cały czas trwają prace modernizacyjne, właśnie skończyliśmy budowę 3 sal wykładowych, profilowanych, jedna do kontroli ruchu granicznego, druga do ochrony granicy państwowej, 3. kynologiczna. W planie jest zrobienie tematycznej sali wykładowej do języków obcych i sali do pierwszej pomocy przedmedycznej.